Czujesz, to jest... Ślizgłe, zimne, rozkrojone. No to jest ryba, no. Niestety to jest rybka. Cześć kochani, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku razem z Agatą będziemy zgadywać, co jest ukryte w pudełku. Proszę, tutaj pudełeczko zabieramy, rozgwiazdę, jak to nazwałeś, Miki. Tak, i tutaj mam przygotowane pudełeczko i będziemy z tego, co wiemy, zgadywać, jakie potrawy wigilijne będą znajdowały się właśnie w pudełeczku. Będą w nim ukryte produkty, z których właśnie przygotowuje się potrawy wigilijne. Mam nadzieję, że będzie ich tylko 12 czy więcej, czy w ogóle nie będzie 12, czy jeszcze nie wiemy. Zobaczymy, jak wam będzie szło tak naprawdę. No dobrze. A jest jakaś nagroda przewidziana dla zwycięzczyni? Myślę, że z pewnością zrobimy wam solidny prezent na święto po prostu. Dobra, dobra? No to jest o co walczyć. Także ja was zapraszam do oglądania i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zostawcie subskrypcję tam na dole. Okej, mamy przygotowany nasz sprzęt, rękawiczki, co by się za bardzo nie ubrudzić. Dobra, przechodzimy do pierwszej potrawy. Która zaczyna? To może Agatka zacznie. Dobra. Jest pierwsza. Leci, słuchajcie, pierwsza potrawa. Wigilijna. No, zapraszam tak naprawdę do macania, tak? Dobrze. A możemy na przykład zadawać pytania, czy to jest potrawa na zimno, czy na ciepło, tak, czy... możecie zadawać pytania, dobra, co możliwe dwie podpowiedzi po prostu. Okej, dwie podpowiedzi. Dobra, czy ja mam zacząć tak? Agata jest taka mała, słuchajcie, że nawet sięgnąć nie może. No, mam za krótkie, a nie. Czujesz, że to jest... Ale to jest obrzydliwe. Nie chcę wiedzieć, co to jest. Wydaje mi się, że mogłoby się nawet zapachowo wiele rzeczy jakby wyczuć. O, coś rozgniotłam. No mi tu tak zajeżdża jakimś... Takim jakimś bigosem. Fujka. Ale no, albo jakaś kapusta, ale... Czy chciałabyś się jakoś podpowiedź? Na pewno jest to coś miękkiego. No wydaje mi się, że to jest bigos. Dobra. On ma takie kawałki mięsa. Jest to bigos, słuchajcie. Dobra. Bez podpowiedzi Agatka, Oczywiście wszystkie rzeczy, które tutaj są użyte do odcinka, nie zostaną wyrzucone, chłopaki będą mieli co jeść, także nic się nie zmarnuje. Zostaną na Wigilię. Dokładnie. Dobra, uwaga, wchodzi kolejna potrawa, słuchajcie. Bardzo klasyczna potrawa. Klasyczna? Chyba znajduje się ona na każdym stole. No i więcej podpowiedzi niestety nie będę dodawał. W każdym razie, okay. Kari, powodzenia. Ojej. No co, no śledzik. No skąd wiedziałam? Czuję. Bardzo łatwe, co? Ale teraz, ciekawe, czy to w occie, czy w oleju? Chyba w occie, bo nie jest taki tłusty. No, no. Chociaż przez te rękawiczki chyba dużo nie czujecie. No właśnie, no. No, to jest też utrudnienie pewne. No śledzik z cebulką. Już niedługo na waszych stołach wigilijnych. Piękny śledzik. Tak. Oj, to będzie coś naprawdę chyba obleśnego. Nie patrzcie, naprawdę nie patrzcie. Ciężko mi na to w ogóle patrzeć. Dobra, zapraszam was do testowania. Która teraz? Dobra. Ty, Kari, jesteś taka, że powinnaś wiedzieć, co to jest, bo widzę, że ty właśnie duże doświadczenie masz kulinarne takie domowe. Tak, no nie, ona od razu wie wszystko. Mój brat robi najlepsze na świecie grzybki marynowane. W czym? W no pewnie, tak. Kiszotka, bardzo lubię. Dobry? Mhm. Dobra, to... słodkawy. A ty nie chcesz spróbować? Bardzo dobre są. Średnio lubię. Nie lubię grzyby, ale na przykład ja słyszałam, że w wielu rodzinach się robi zupę grzybową. A to u mnie tak jest. U nas się robi zupę grzybową. Oczywiście dla amatorów barszcza też zawsze... barszcza. Barszczu też zawsze jest barszcz, ale zupa grzybowa to jest podstawa. A to u mnie właśnie nigdy. U mnie od kiedy pamiętam zupa rybna. To też pierwsze słyszę. To wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo rzadkie, że ma to, no. No, zupa rybna. Jest przepyszna, żurek rybny polecam. Żurek rybny? No. Tego jeszcze nie jadłem, ja też. Tak, nie słyszałam, to trzeba kiedyś spróbować. No to teraz, dziewczyny, mega świąteczny klasyk. W każdym domu chyba coś takiego, no na pewno jecie. Jestem ciekawy, czy rozpoznacie to, bo struktura jest naprawdę trudna do rozpoznania. Zapraszam cię, Agatka, tym razem ty. O nie. Czy to na pewno będzie jakaś sałatka?
Sałatki są różne. No właśnie, ale zyba? Jest jakieś kółko. Kółko? No nie, kółko. No nie, no myślę, że to jest jarzynowa, ale... Słyszycie to odgłos? Nie, no chyba jarzynowa sałatka, no. Trafiony, punkcik a, dla nie, nie Agatki. Nie ma jarzynowej sałatki, ja to powiedziałam, że w każdym domu, to nieprawda. A co ty masz, Agatka, za sałatki w ja takim razie? Ja mam pyszną sałatkę z selerem i z ananasem i tam chyba jeszcze coś taką próbowałam. No i właśnie zamiast jarzynowej mamy taką z buraków i z jabłkami i z słonecznikiem, jest przepyszna. Nie jestem pewien, czy jest to do końca świąteczna potrawa, ale na pewno jakby, ale na pewno kojarzy się ze świętami. No i może być też w sumie dodawana do niektórych potraw. A, czyli łodygę i takie... Łodygę? No, z grzyba. To jest taki gumowy, gumiasty. No dobra, ale czy wiesz, jaki to grzyb może być? Chyba może curry, jest... może curry, tak, słuchajcie. Tak, muszę powiedzieć, że mój brat bardzo lubi zbierać grzyby i naprawdę co roku tyle zbieramy, tyle suszy. Może ja nie, bo ja oczywiście do lasu nie wchodzę, bo tam jest dużo owadów i pająków, ale mój brat bardzo lubi to, moja mama też. Ja się troszkę na grzybach znam. Ciekawe, czy będziesz wiedziała, co to jest za grzyb? No on jest w jakiejś kształcie takiej kurki, ale to jest za duże na kurkę. No, o wiele za duże na kurkę. Tak, mam blaszki. No wydaje mi się, że to może być taki grzyb, który niektórzy właśnie mówią, że smakuje jak kotlet schabowy, jak go się usmaży razem z bułką, tartą, no i to jest na pewno boczek. Dobrze, no to po pół punkta wlatuje na wasze konta. Myślę, że się nie spodziewałyście, że to będzie ten grzyb. Tak, znaczy ja znam się troszkę, więc może i widziałam, no ja nie. To była najprzyjemniejsza, chyba że tej pomocy. Nie trzeba zmieniać rękawiczek. Tak. Będą jeszcze mega przyjemne, spokojnie. Super. Fajna rzecz. Naprawdę. No jest bita śmietana. A może to nie jest bita śmietana? Jakiś krem. To jest babeczka z witą śmietaną, jakieś ciasto. No, jest to świąteczna babeczka z witą śmietaną, tak. Serio? Puk dla Kari. Pokaż nam ręce. No tak. No. Następna świąteczna, słuchajcie, rzecz. Można zaczynać. Jestem ciekawy, kto... No, wydaje mi się, że znowu niestety nie będziecie miały z tym problemu. Pierogi! No nie! Kto nie lubi pierogów? Pewnie z kapustą i z grzybami. To te akurat są ruskie. Dobra, teraz bardzo ważna potrawa, słuchajcie, w Polsce. No, chyba jedna z najbardziej kluczowych tak naprawdę dla Polski. Rzecz. I nie są to ziemniaki. Nie są to ziemniaki. Dobrze, nazywane. Nasz pyszny polski chleb. Biały. Nie ciepły. Jedzcie ciepłe pieczywo, jest zdrowsze. Wiedziałeś, że białe? No czuję. Mięciutkie, co? Mięciutkie chleb. No jedzą chleb. Przecież chleb jest zaliczany przez niektórych jako potrawę świąteczną. Serio? Przeze mnie. No, to już było więcej. To trzeba nazwać chleb jako potrawę, że było te 12. No dobra, Agatko, zapraszam cię do testu. Znowu coś takiego ślama zerowego. Ślimaki. A ja dość kiedyś ślimaki? Nie. Chyba nigdy tego nie zrobię. W Francji trzeba zjeść. To jest trudne. Też jakieś śledzie, bo się tak rozwijają. No bo patrz, czekaj, jak wezmę go, to on jest tak zawinięty, tak rozwija, więc to jest śledź. Dobrze. Kolejny śledź, słuchajcie. To są chyba zamijane, to te rollmopsy takie. To tak, tylko to są rollmopsy, a tam były takie rozprostowane klasyki. Dobra, agentki, mam dla was po raz pierwszy w dzisiejszym odcinku duży talerz. Ojej. Ojej, to jest... O, nie fajnie. Ślizłe.
drobne, rozkrojone. No to jest ryba, no niestety to jest rybka. Nie muszę zgadywać jaka, bo na rybach to powiem szczerze, że się nie znam. Ja to tylko łosoś. Na święta to karp, ale to jest chyba za malutki na karpie. No masz rację, to bardziej symboliczna rybka. No, no rybka. No. Strąg. Strąg. No to też to coś popularne. O Jezu, to strasznie wygląda, Kali, nie może tak nie. No dobra, kolejna rzecz, jedna z ostatnich, słuchajcie, nie jest to rzecz do jedzenia, ale to wiąże się z jedzeniem, chociaż mogłem tego nie mówić. O, to jest łatwiutkie. Głupi banan. Na ciasteczkę. Głupi banan. Mam zgarnąć się jakieś poranki, na pewno metalowe. To tu jest banan. Banan, z pewnością banan, nie no, bałwan, masz rację. Choina. Dobrze, dobrze, dobrze. To jest trochę jak jakiś domek, ale... Albo dzwon, nie. Nie wiem. No dobra, to ci powiem. To jedno co trzymasz to jest zenifer, a ten domek to jest taki prezent. A. No. Ale prawie ci się udało. No dobrze, dobrze. Dobra. Jesteś ala bigos? Nie, ja wiem, z tego się robi bigos. To jest kapusta kiszona. No powiem tak. Bez tego to chyba świąt by nie było żadnych. Ciekawe, czy to już wam dało podpowiedź. Agatka, zapraszam cię. Co to? To jest jakiś barszcz? Nie. To dla mnie to święta właśnie, to sobie pomyślałam, to żeby z barszczu. Pokażę z alkoholem. Jestem ciekawa podpucha ogólnie, ale wydaje mi się, że... A, Coca-Cola! Dobrze, dobrze. Super. No bo to prawda chyba, nie? Także dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Mam nadzieję, że zostawicie subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. I zapraszam was na kolejne odcinki. Pa, pa! Pa!